Sponsorem programu jest firma Polmlek, producent serków Capressi. Capressi kusi smakiem. Witam serdecznie po meczu 8 kolejki Forward 4 Ligi. Stanek Olsztyn w roli gospodarza podejmował w Lidzbarku Warmińskim MKS Polonia Lidzbark Warmiński. Po ostatnim gwizdku sędziego wynik 1-5 na korzyść lidzbarskiej Polonii. Komentarz do tego meczu poproszę trenera Pawła Głowackiego. No na pewno na wstępie gratulacje dla trenera tutaj dla drużyny Polonii za zwycięstwo. Moje podsumowanie tego meczu jest takie, że widzieliśmy dwie tak naprawdę różne połowy. I ta piłka jest tak przewrotna, że w pierwszej połowie zagraliśmy słaby mecz i straciliśmy tylko jedną bramkę. Natomiast drugą połowę zagraliśmy o wiele lepiej, a straciliśmy tych bramek 4. Niestety większość po indywidualnych błędach. Ale no, muszę pochwalić drużynę za tą drugą połowę na pewno, bo zdecydowanie lepiej weszła w tą drugą połowę. Pierwsza połowa zbyt bojaźliwie, oddaliśmy pole gry zupełnie drużynie Polonii. Szkoda, nie wiem z czego to się wzięło, ale widać było taką właśnie bojaźń. Tak złe wejście w tym meczu i te 45 minut nie wyglądało dobrze z naszej strony. Natomiast druga połowa już, tak jak powiedziałem, zdecydowanie lepiej. Natomiast ta druga bramka po naszym błędzie w komunikacji, niepotrzebny rzut rożny, z tego rzutu rożnego dostaliśmy z krótkiego rogu bramka na 2-0, która według mnie troszkę ustawiła ten mecz, bo wydawało się, że my jesteśmy bliżej strzelenia tej wyrównującej bramki niż drużyna Polonii tej podwyższającej na 2-0. Natomiast no szkoda tej drugiej bramki, bo zdecydowanie tam chyba podcięła nam trochę skrzydła, ale jednak do końcowego gwizdka w miarę dobrze to wyglądało. Natomiast no, tak jak powiedziałem, po takich rażących indywidualnych błędach straciliśmy kolejne bramki i ten wynik jest wysoki jak na to, co się rzeczywiście według mnie działo w tym boisku. Rzeczywiście może te bramki powinny paść w pierwszej połowie po prostu, a nie w drugiej, ale taka ta piłka jest, że po prostu najbardziej niespodziewany po prostu momencie dostaliśmy tą bramkę na 2-0 i ten mecz potoczył się tak, jak się potoczył. Dziękuję bardzo. Trener Czesław Żukowski. Trenerze, trzeci mecz z kolei przed własną publicznością. Trzecie zwycięstwo. No, kibice uważają, że już Polonia wchodzi powoli na swoje tory. Jak trener ocenia to spotkanie? No na pewno zadowoleni jesteśmy, bo po dwóch zwycięstwach na własnym boisku ostatnio, no dzisiejszy mecz też był taki kluczowy, jak zareagujemy na to, tak? Bo teoretycznie Stomil przyjeżdża młodymi chłopakami, ale trzeba sobie powiedzieć, że za darmo 10 punktów nie zdobyli. I tu najważniejszą rzeczą było odpowiednie podejście mego zespołu do dzisiejszych zawodów i zdaliśmy egzamin, tak krótko mówiąc. I tak, jestem zadowolony, bo wcale nie był to prosty mecz do pewnego momentu, aczkolwiek z naszą przewagą troszeczkę długo czekaliśmy na tą pierwszą bramkę. Mieliśmy 2-3 sytuacje wcześniej, gdzie dobrze tutaj zachował się wychowanek Polonii Lidzbark, grający obecnie w Stomilu, kiedy trzeba pomógł. No ale w końcu dopięliśmy swego do przerwy i uwieńczyliśmy naszą przewagę bramką. Po przerwie tak, trochę słabiej weszliśmy jak zwykle, jak to my, w mecz, ale plus taki, że nie straciliśmy bramki. I być może tak wydawałoby się, że Stomil więcej chciał konstruować, ale za to się otworzył, tak? To jest moje takie zdanie, za to się otworzył i my mieliśmy więcej już przestrzeni, bo w pierwszej połowie stał nisko i też trudno było się przebić. Troszeczkę mieliśmy problem z dograniem piłki z bocznych stref boiska. Do tego, tak jak powiedziałem, jak już stworzyliśmy te dwie sytuacje, to nie wykorzystaliśmy. A w drugiej połowie już zrobiło się więcej przestrzeni i tak by się wydawało, że Stomil zagrał lepsze spotkanie piłkarsko, ale za to zostawił nam więcej przestrzeni, gdzie mogliśmy to wykorzystać. I na pewno ta druga bramka po stałym fragmencie gry, co mnie też bardzo cieszy,
po rzucie rożnym, bardzo dobre wejście Lubaka na krótki słupek, wzorowo, w biegu, w tempo. No i tak, i ta druga bramka już uspokoiła grę, potem zrobiliśmy jako drużyna już bardziej doświadczona swoje, czyli wypunktowaliśmy Stomil. No i osiągnęliśmy swój cel, no i też na koniec cieszę się, że w końcu strzeliliśmy tych kilka bramek, bo ostatnio mamy problem z tą skutecznością, mieliśmy problem, przepraszam, z tą skutecznością, bo grając tutaj stwarzamy sporo tych sytuacji, a gdzieś ten wynik na końcu był na styku. Także cieszą te trzy punkty, cieszą te bramki strzelone, cieszy wejście Oleszko, który też dwie bramki strzelił, wchodząc z ławki rezerwowych. Także dużo optymizmu. Cieszy, że weszli młodzi juniorzy nasi w tym spotkaniu i tylko jak będzie należała się okazja, odpowiedni moment, to będą zaliczać minuty, nabierać doświadczenia. Także zasłużone nasze zwycięstwo, ale na pewno nie był to mecz z kategorii łatwych, lekkich i przyjemnych. Trzeba było wybiegać, napracować się i na koniec cieszy mnie właśnie to podejście drużyny odpowiednie do dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Wracając do młodzieżowców, to zaprosiliśmy dzisiaj na konferencję dwóch młodzieżowców, Jakub Kanclerz, bramkarz Stomila Olsztyn i Kamil Dajnowski. Obaj wychowankowie lizbarskiej Polonii, obaj razem zaczynali grę w piłkę, nawet dzisiaj razem przyszli na mecz, także miło Was się ogląda tutaj. Kuba, pytanie do Ciebie, Twój jakby debiut w zespole Stomilu na boisku w Lizbarku. Do tej pory Stomil gościliśmy tu kilkukrotnie, zarówno pierwszy, jak i drugi zespół. Tobie nie dane było tutaj zagrać, jak oceniasz to dzisiejsze spotkanie, jak się tutaj czułeś i co możesz o tym powiedzieć? Na pewno jeśli chodzi o samopoczucie tutaj, to trzeba powiedzieć, że atmosfera na meczu jest naprawdę kapitalna. Myślę, że kibice też ciepło, serdecznie mnie tutaj przyjęli. Jest to jakiś tam taki sentymentalny dla mnie mecz, bo gram z chłopakami, z którymi kiedyś siedziałem w jednej ławce, uczyłem się wiele lat w szkole, wiele lat trenowałem tutaj w klubie. Ale trzeba powiedzieć sobie, że jest to na pewno też ciężki mecz, bo jak wchodzi na boisko, to nie ma sentymentów, nie ma kolegów i trzeba pokazać swoją wartość. Każdy stara się zdobyć tutaj trzy punkty, strzelić bramkę i nie można tutaj tak samo powiedzieć, że nie daliśmy z siebie wszystkiego. Wydaje mi się, że zabrakło w niektórych elementach takich kluczowych troszeczkę szczęścia, troszeczkę na pewno brakowało takiego charakteru, gdzie mimo że walczyliśmy cały mecz, to takie bramki na przykład na 2-0 podcięły nam skrzydła. Myślę, że mogliśmy spokojnie doprowadzić do remisu i wtedy ten mecz potoczyłby się inaczej. Super, dziękuję bardzo. Kamil Dajnowski, Ty zacząłeś swoje granie w Forward czwartej lidze dosyć mocnym akcentem w zeszłym roku. Ważna bramka, zresztą kilka tych bramek ważnych dla lizbarskiej Polonii było. W tym sezonie chyba jakoś tak spokojnie, oczekiwaliśmy troszeczkę więcej, ale już od kilku meczów dajesz dobre zmiany, wychodzisz w pierwszym składzie. Jak Ty oceniasz to dzisiejsze spotkanie i jak widzisz swój rozwój w tym sezonie z tym zespołem? Przede wszystkim cieszę się, że dzisiaj zwyciężyliśmy. Cieszę się, że spotkałem Kubę na boisku. Gdzieś ta nasza przyjaźń trwa. Cieszę się, że zwyciężyliśmy w dzisiejszym spotkaniu. Byliśmy zdecydowanie lepsi, wykonaliśmy założenia taktyczne i fajnie, że wyszedłem w pierwszym składzie. Mam nadzieję, że moje gdzieś będę zbierał więcej minut i pomagał drużynie w zwycięstwach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam na koniec jeszcze pytanie tutaj, bo tu koligacje rodzinne. Jak pan prezes się czuł, gdy syn gra w przeciwnej drużynie? Pan prezes pracuje w Polonii, Lizbar tutaj jest zaangażowany. Jakie to odczucia i jak pan prezes się czuł, komu kibicowo, bo to jest takie no, ciekawe zdarzenie, jak można parę słów. To na pewno ciężki mecz dla mnie, syn stoi w bramce w drużynie przeciwnej. Jestem prezesem lizbarskiej Polonii, zawsze stałem za klubem, w którym, że tak powiem, Kuba się wychował, przez którego ja tak naprawdę się tutaj znalazłem. No ale mimo wszystko tutaj serce oddałem dla Lizbarka, on przyjechał tutaj zrobić swoją robotę. Tak, ten mecz mi się podobał, kilka bardzo fajnych interwencji.
generalnie czyli są prezes dzisiaj kibicą. No oczywiście Lidwarskiej Polonii. No dobra, nie wiadomo co w domu będzie. Nie ma to. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję.